Siema, no duszaka z tej strony, trochę nie działa i trochę nie w ten czas, bo nie mogłem wcześniej. Mały trałam tak teraz. Ale odblokowała się strona, więc zobaczymy, co tu jest fajnego. Piątego dnia, który się kończy za pół godziny, więc jak ktoś jeszcze się nie wyrobił, to ma ostatnią chwilę. Mamy Fallouta trójkę Goty za 10,50. Rocksmith dwójkę za 29,80. Anno 2070 za 3,73. Skyrim Dragonball za dwie dyszki. Return to Castle Wolfenstein za 7,50. Doom 3 za 6,25. Też chcę uzupełnić, albo Quake 4 za 8,75. Fallout New Vegas Ultimate Edition za 17,50 i Wolfenstein 3D i Sky za 3,75 i Sky Legendary Edition za 47,25. To są bestsellerki. A w produktach standardowych mamy Anno 404, Anno 2070, Brinka i parę dodatków do niego, Buzz Driver, Call of Child of Light za 14,98, Doom 3, to już mówiłem, i do Doom 3, tu jest BFG Edition, wow, ale trochę droższy. Doom Classic Complete za 8,75, Doom 3 za to jakiś inny, to dodatek, Resurrection of Evil, czyli Expansion Pack, Euro Truck Simulator i ekspansji Wielka Brytania, to jedynka Euro Truck Simulator. Later za 2,50, Fallout 2, post-nuclear role-playing game za dyszkę, Fallout 3 angielski za 11,90, Fallout 3 polski za 11, oj to... Fallout 3 za 11,90, Broken Steel za 3,75, do trójki nadal DLC Operation Anchorage i Point Lookout. Tu za 3,75, dalej mamy Fallouta trójkę Goty, angielską wersję za 10,50 i mamy Fallouta trójkę Goty polską za 10,50. Hi. Mothership Zeta do Fallouta trójki za 3,75, potem The Pit za 3,75, tutaj jeszcze Classics Collection Fallouta za dwie dyszki, New Vegas za 16,45, angielska wersja i polska tak samo, taka sama cena, o dwie osobne oczywiście edycje. I New Vegas Ultimate już czytałem, 17,50. Tu jeszcze jest Fallout Tactics Brotherhood of Steel za dyszkę. I tu mamy, o Jezu, ale tych Falloutów, to jest po prostu masakra. Fallout Post Nuclear Role Playing Game, czyli jedynka za 13,60. Dalej mamy 1, 2, 3, 4, 5 dodatków do New Vegasa. Mam 3,75 praktycznie, tam przedostatni za dwójkę i ostatni za jedynkę. Far Cry 2 za 9, Far Cry 3 Blood Dragon za 13,75. Nagrywam German Truck Simulator za 2,50. Hunted Kuźnia Demona za 8,75. Hunted, angielska wersja, polska taka sama cena. Injustice Got Among Us Ultimate Edition za 17,50. A tu nie mam obrazków. Ale numer nie odświeżyło się. Masakra. Quake 4 za 8,75, to już mówiłem. Return to Castle Wolfenstein za 7,50. Rocksmith już był. I tu nie mamy obrazków. Road Warrior za 2,50. Scania Track Driving Simulator za dyszkę. Nie wiem, dziwne się nie odświeżyło. Settlers 7, droga do królestwa. Drzwi, kochanie! Za 29,90. Elder Scrolls 3 Morrowind Game of the Year. Za 8,75. Tu do Obliviona. Oblivion znaczy, nie do Oblivion, tylko Oblivion. Goty, ale jaki angielski, a tutaj, nie tu angielski, a tu pewnie polski. Tak, Oblivion, goty, tak, tu jest wersja deluxe, tu jest wersja podstawowa, dlatego. Tutaj mamy też deluxe, a to czym się różni, a to jest polska, to angielska, dobra. Tu mamy Skyrima, to chyba, nie, to zwykły Skyrim, 19,80, tu mamy Downgarda za 17,50, tu Dragonborna za dwie dyszki i Heartfire za 3,75, no i tu Legendary za 41. Evil Within the Eden, The One Edition, to już żeśmy mówili na górze, czy nie mówiliśmy, bo to było chyba w tym poprzednim materiale, 75 zeta. Tracks and Trailers PC 5 zeta, tu znowu nie mam obrazku, no nie, UK Track and Simulator, nie będę odświeżał, bo może nam zniknąć strona, tak jak mówiłem, wcześniej nie działało.
Valiant Hearts The Great War za 14,98, Watch Dogs Deluxe Edition za 69, Watch Dogs Season Pass za 29,90, Watch Dogs Bad Blood za 19,90, Wolfenstein 3D 375, Wolfenstein The New Order 84 i World in Conflict Complete Edition PC Digital za 4,98. Dobra, spróbujmy, zobaczymy, odświeżymy stronę, czy będzie w ogóle działała. Dobra, jeszcze działa. A obrazki się załadowały tym razem. No nie. Coś się kaszali na tej stronie. No także to było na tyle. Dzięki za uwagę, Szakalaut.